Państwa, Radio Koncita nadaje. Musimy to wyłączyć, bo reklama absolutnie nie możemy na reklamie sobie pozwolić. Chcę napisać książkę. Książkę o teologii ludzkiej miłości. Bo jego poprzednia książka, Miłość i odpowiedzialność, była książką bardziej filozoficzną. A teraz chcę napisać już książkę o teologii, o tym samym, ale o teologii, znacznie bardziej zanurzoną w Piśmie Świętym, w Bożym objawieniu. I wiemy dzisiaj, że Karol Wojtyła taką książkę zaczął pisać. I w gruncie rzeczy, kiedy przyszedł październik 78 roku, tą książkę miał już na swoim biurku, w maszynopisie. Kiedy więc został Janem Pawłem II i wybierał się do Rzymu, zaczął pakować wszystkie ważne rzeczy, no i wrzucił do walizki ten manuskrypt swojej nowej książki. Po jakimś czasie, po kilku miesiącach w Rzymie, ktoś zapytał go, czy wie, o czym będą jego katechezy środowe, bo przecież wszyscy papieże wygłaszają katechezy środowe przy okazji środowych audiencji generalnych na placu Świętego Piotra. I wówczas Jan Paweł II nagle przypomniał sobie o tej książce, którą przywiózł z Krakowa, którą miał w swojej walizce i powiedział, tak, wiem, o czym będą. Te katechezy będą o teologii ciała. Warto przy tej okazji wspomnieć cudowną, świętej pamięci Urszulankę, siostrę Emilię Erlich, cichego bohatera pontyfikatu Jana Pawła II, która wykonała dla niego niewiarygodną, cichą, anonimową pracę, która współuczestniczyła w stworzeniu tych kateches o teologii ciała. Bo cóż, Jan Paweł II, przytłoczony tyloma obowiązkami, problemami całego świata, dał jej ten manuskrypt i powiedział, Emilia, zrób z tego 130 kateches. I siostra Emilia pocięła tę książkę na 130 kawałków, napisała wstęp, napisała zakończenie, oczywiście wszystko było konsultowane z papieżem i w ten sposób powstały krakowsko-rzymskie katechezy środowe o teologii ciała Jana Pawła II. Krótko, co jest w środku? Na te katechezy można popatrzeć od wielu stron. Po pierwsze, teologia ciała. Jan Paweł II sam używa tego określenia we wprowadzeniu do katechez, że one będą o teologii ciała. Czy warto zajmować się ciałem w teologii? Ktoś pomyśli. No chyba w świetle tego, co już powiedzieliśmy, wynika z tego, że ciało jest podstawowym miejscem i zadaniem dla teologii, prawda? Bo jeśli ludzka seksualność pełni taką rolę w teologii małżeństwa i ostatecznie w stworzeniu, zrodzeniu każdego z nas, no to nie może się to dokonać poza ciałem i teologia musi poddać ten temat refleksji. To, co ważne w katechezach środowych, Jan Paweł II stawia więc pytanie o ciało i stawia to pytanie Chrystusowi, a konkretnie kilku jego wypowiedziom w Nowym Testamencie. Jakie to są wypowiedzi? To są trzy podstawowe, wypowiedzi Chrystusa, które stanowią pewną kanwę, pewien ośrodek, pewien szkielet katechez o teologii ciała. Pierwsza wypowiedź Chrystusa pada w rozmowie z faryzeuszami, kiedy w sposób typowy próbują skonfrontować Jezusa z Mojżeszem. I faryzeusze mówią, Mojżesz zezwalał nam na rozwody, a ty co mówisz? Prawda? I wtedy padają te niesłychanie ważne słowa Pana Jezusa. Na początku tak nie było. Mojżesz pozwolił wam na napisanie listu rozwodowego, ale ze względu na zatwardziałość waszych serc. To jest niesłychanie ważna wypowiedź Chrystusa, ponieważ Jan Paweł II komentuje, w takim razie Chrystus wzywa nas
do przyjrzenia się temu, jak było na początku. Chrystus chce, żebyśmy przez te nawarstwienia ludzkiej historii, nawarstwienia ludzkiego grzechu, deformacji, wrócili do początku. To są oczywiście początek, to są dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, 1-2. I to jest pierwsza wielka prawda o ludzkim małżeństwie i rodzinie. Tak jak mówią o tym dwa opisy stworzenia. Adam i Ewa różni, jeżeli chodzi o płeć, równi w godności. Pojawia się cały szereg bardzo dla Jana Pawła II ważnych tematów, jak brak wstydu, jak przezwyciężenie pierwotne. Druga wypowiedź Chrystusa, która jest tutaj kluczowa, pada w kazaniu na górze. Jak pamiętamy, kazanie na górze to jest moment, kiedy Chrystus, nowy Mojżesz, interpretuje dekalog, prawo mojżeszowe. Jednym z przykazań, które interpretuje, to jest przekazanie nie cudzołóż, kiedy Chrystus mówi: Mojżesz powiedział wam nie cudzołóż, a ja mówię wam, każdy, kto pożądliwie popatrzy na kobiety, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Dlaczego to jest ważne stwierdzenie? Jak patrzy na to Jan Paweł II? Otóż Jan Paweł II zwraca uwagę na to, że to nie ciało jest przyczyną cudzołóstwa. Często mówimy biedne ciało, prawda? Ciało pożąda. Ale za Chrystusem Jan Paweł II mówi: cudzołóstwo, pożądliwość rodzi się w sercu. To nie ciało jest winne. I nie obwiniajmy ciała za grzechy, które rodzą się w ludzkim umyśle, za grzechy, które rodzą się w ludzkich pragnieniach. Jest to niesłychanie ważne także dlatego, że kiedy pytamy się w takim razie, jak walczyć z pożądliwością, odpowiedź jest: z pożądliwością walczymy przez przemienienie serca. Nie trzeba nic robić z ciałem. Ciało jest instrumentem. Ciało podąży za wolą odpowiednio uformowaną i za rozumem. Trzeba zmienić to, co jest we wnętrzu człowieka. Trzeba zmienić swoje serce i swój sposób patrzenia. I trzecia, ostatnia wypowiedź, ostatnia ważna dla nas tutaj wypowiedź Chrystusa, i na tym skończę już to wprowadzenie, to jest sytuacja, kiedy saduceusze, jak pamiętamy, pytają o prawo lewiratu. A więc ktoś miał siedmiu braci, kobieta poślubiła jednego z nich, ale on umarł. Na zasadzie prawa mojżeszowego drugi z braci ma prawo poślubić ją. No, generalnie chodziło o zaopiekowanie się dziećmi, zaopiekowanie się rodziną w sytuacji, kiedy nie było opieki społecznej. I wówczas uczeni w prawie pytają: no dobrze, no to było siedmiu braci, po kolei każdy z nich miał ją za żonę, a co będzie w życiu wiecznym? Kto w życiu wiecznym będzie jej mężem? I wówczas Chrystus wypowiada kolejne słowa, które są tutaj niesłychanie istotne, a mianowicie mówi: w życiu przyszłym ani się żenić nie będą, ani wychodzić za mąż, bowiem będą jak będą członkami życia przyszłego i będą jak aniołami w niebie, będą jak aniołowie w niebie. To jest wypowiedź niezwykle ważna. Dlaczego? Dlatego, że ona mocą autorytetu Chrystusa mówi nam, jak będzie w niebie. W niebie nastąpi koniec prokreacji, a więc prokreacja jest, jak interpretuje to Jan Paweł II, jest tylko częścią doczesności, jest częścią tego porządku światowego. Natomiast w niebie nastąpi inny porządek. I na koniec prokreacja, współstwarzanie. Współtwarzanie. Małżonkowie tak razem z Bogiem. Tak jest, tak. Nowego tak, życia. Rodzenie, tak jest, rodzenie nowych istnień. Teraz na koniec już zwróćmy uwagę, a więc mamy klamrę trzech wypowiedzi Chrystusa. Jak było na początku, tak? Czyli jak Bóg zamierzył małżeństwo i rodzinę, jak zamierzył ludzką seksualnością. Potem, co się z tym stało w ludzkiej historii. Historii, która jest naznaczona obecnością grzechu, a więc pożądliwość ciała.
I wreszcie trzeci element, oczywiście pożądliwość ciała, która w obecnym porządku jest odkupiona przez Chrystusa, jest przemieniana przez Chrystusa. I wreszcie trzeci porządek, porządek życia przyszłego. Można by powiedzieć, że życie każdego z nas i życie każdego małżeństwa zawiera się pomiędzy tymi trzema epokami. I jakby zrozumienie tego, że mamy w sobie pamięć początku, tego jak Bóg nas stworzył i jak nas zamierzył. Po drugie, zniszczenie tego porządku przez grzech. Trochę jesteśmy takim zrujnowanym miastem, prawda, które tyle pokoleń grzechu tak bardzo zniszczyło, chociaż nie zatarło pamięci początku. I jesteśmy powołani do tego trzeciego etapu, gdzie powołaniem każdego mężczyzny i kobiety, każdego małżonków i rodziców będzie już nie prokreacja, ale razem z poczętymi dziećmi chwalenie Boga. To chyba tyle jako prowadzenie. Dziękuję. Ojcze profesorze, w audycji telewizyjnej wspomniał ojciec o szczytach. Chodzi o to, że Malewite nauczanie Jana Pawła II pokazuje nam punkt docelowy, tak jak powinno być. Natomiast my jesteśmy grzesznymi ludźmi. I często niedaleko jeszcze nam do tego ideału, ale jesteśmy cały czas w drodze. Więc jeżeli tylko będziemy mieli pragnienie i chęć, to możemy dojść na te szczyty, nie załamując się, że jeszcze to nam nie wychodzi. Ale od tego mamy sakrament pojednania. Od tego mamy możliwość dialogu, rozmowy ze współmałżonkiem w poradniach, żeby się dowiedzieć więcej na temat pokonania pewnych trudności, z którymi nie potrafimy sobie sami poradzić. I właśnie Humane Vitae pokazuje pewne szczyty, no i świat oburza się, że to jest nierealne, że to trzeba być herosem, żeby tego rodzaju dochować wierności tym wskazówkom. Ale to nie jest prawda. Wielu małżonków, którzy idą w tym kierunku, są coraz bardziej szczęśliwi ze sobą dzięki współpracy z łaską Bożą. Bo oczywiście, że samotnie, jeżeli ktoś powie, że ja tutaj w moim małżeństwie zaprowadzę tutaj taki porządek idealny, no to po prostu jego pycha go zabije i nie dojdzie. Natomiast od tego mamy Kościół, od tego mamy duszpasterzy, żebyśmy razem na tej drodze wspierali się, byśmy mogli osiągnąć niebo. No bo właśnie, czy to jest tylko teoria, czy to jak z tą praktyką, żeby można było naprawdę w małżeństwach zastosować się do nauczania Jana Pawła II. Może parę myśli ojciec by powtórzył z tego wypowiedzi telewizyjnej. Dziękuję bardzo, dziękuję za pytanie. Mój Boże, wie Pan, ja kilkanaście lat temu w Krakowie umarł w opinii świętości, przynajmniej tak uważają bracia z naszego klasztoru dominikańskiego przy ulicy Stolarskiej, znany w Polsce ojciec Joachim Badeni. Ja przez jakiś czas spowiadałem się u ojca Joachima i on od czasu do czasu zwykł powtarzać po nauce spowiedniczej, którą mi przedstawił. Tak lubił się zatrzymać na chwilę i mówił: to jest bardzo trudne. A potem po chwili dodawał: ale to jest bardzo łatwe. I jak zrozumiałem po jakimś czasie, on mi chciał powiedzieć, że to, o czym mi mówi, jest bardzo trudne, jeżeli będę starał się to robić sam. Natomiast jest bardzo łatwe, jeżeli znajdę podstawowy klucz do każdego rozwoju duchowego. Bez względu na to, czy to dotyczy małżonków, czy to dotyczy kapłana, zakonnika, zakonnicy, człowieka świeckiego, rozwój, w którym opieramy się na mocy Bożej, rozwój, w którym opieramy się na łasce Bożej. Jeżeli tak będzie, to te sprawy
te sprawy trudne po prostu stają się łatwe. Myślę jeszcze o jednej rzeczy. Myślę o tym, że Kościół musi być świadomy, że musimy dokonać odtrucia, detoksykacji umysłu młodych ludzi, a szczególnie umysłu młodych kobiet. Dzisiejsza kultura zatruwa umysły młodych ludzi, a szczególnie dziewcząt i młodych kobiet, tak zwanym mitem kobiety nowoczesnej. Kobieta nowoczesna w gruncie rzeczy staje się kimś takim jak nieodpowiedzialny mężczyzna. Jak wiemy, nieodpowiedzialny mężczyzna, który w literaturze światowej miał wiele swoich przykładów, takiego nieposkromionego amanta, który tylko przerzuca się od jednej kobiety do drugiej, taki Don Giovanni, to jest ktoś, kto właśnie, tak jak mówiliśmy o tym wcześniej, nie bierze odpowiedzialności za własne działanie, bo kiedy zdobędzie kobietę, to już jest daleko, już jest nieosiągalny. I dzisiejsza kultura w gruncie rzeczy zaproponowała młodym kobietom taką samą postawę. Powiedziała im, wy też możecie zachowywać się jak Don Giovanni w liczbie mnogiej, a umożliwi wam to pigułka. Dzięki pigułce staniecie się nowoczesnymi kobietami. Będziecie mogły kontrolować własną płodność, korzystać z tej płodności tylko wtedy, kiedy będziecie chciały. I niestety ta zasadzka zastawiona na ludzką miłość i zastawiona na ludzką płodność prowadzi do tego, że kobiety w takim razie zachowują się dokładnie tak samo jak nieodpowiedzialni mężczyźni i tak samo jak chcą, jak mężczyźni chcą, żeby się zachowywały. To znaczy kobiety są ich na każde wezwanie. Dlatego Kościół musi przeprowadzić detoksykację. A czemu nie cerkiew?